Witam was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia. Tak, faktycznie, to już naprawdę ostatni dzień tego roku. Zostało nam niespełna 6 godzin jeszcze tego roku i będziemy witać z radością i chwałą i z nadzieją ten nowy rok. Ten moment zawsze jest takim momentem szczególnym. Nie da się tego ukryć, chociaż dzień jak co dzień po dzisiejszej środzie? Tak. Przyjdzie czwartek. Tak jak było w zeszłym tygodniu, tak będzie i w przyszłym. Więc niby nic zaskakującego, ale jednak ten przełom roku dla większości z nas, dla wszystkich ludzi na świecie jest czymś szczególnym. Ludzie robią sobie zawsze jakieś podsumowania tego, co wydarzyło się w zeszłym roku. Jakieś refleksje, jakieś spojrzenie wstecz, jakiś rachunek sumienia. Pewnie jakieś postanowienia noworoczne. I co prawda jest to troszkę, może tak powiem, świecki zwyczaj, ale nie potrafimy też do końca od tego uciec. Co prawda, jak Dawid mówi, mamy codziennie sprawdzać bieg swoich dróg. Mamy kontrolować codziennie, każdego dnia, czy jesteśmy na właściwej drodze. Ale ten moment jest takim szczególnym, aby troszkę popatrzeć wstecz. Ja chciałbym dzisiaj, abyśmy popatrzyli na swoje życie w lustro Bożego Słowa. Oczywiście nie jesteśmy w stanie poruszyć wielu tematów, więc chciałbym postawić lustro Bożego Słowa w jednym wąskim temacie, ale wydaje się mi, że bardzo powszechnym. Bardzo powszechnym dla wielu z nas. Dlatego otwórzmy już Boże Słowo. Jak powiem gdzie, to myślę, że już większość z was będzie wiedzieć, o co chodzi, więc 6 rozdział Mateusza, 25 werset. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, albo o ciało swoje, czym przyodziewać się będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? I zaraz jeszcze kolejny werset, będzie to z listu Pawła do Filipian, rozdział 4, werset 6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Nie troszczcie się o nic. Tak mówi Boże Słowo. Nie troszczcie się o nic. A teraz spróbujmy spojrzeć wstecz na życie nasze, na rogi miniony i pomyślmy, jak to wyglądało w praktyce. Pomyślmy, ile razy troska nas przygniotła. Ile razy, pomimo tego, że to słowo znamy na pamięć, zmartwienie nie pozwoliło podnieść głowy. Bo powodów do zmartwień jest takie mnóstwo. Każdy z nas ma takie mnóstwo powodów do trosk, do zmartwień. Zobaczcie tutaj w tym wersecie, Jezus nie mówi o czymś, nie wiem, spektakularnym. On mówi o codzienności. Mówi, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, pili, ubierali się. Codzienność. Proste, zwyczajne, codzienne sytuacje. Związane z naszym codziennym życiem, z naszymi finansami, z naszą pracą. Szeroki temat pracą. Może być brakiem pracy, może być nadmiarem pracy, może być problemami w pracy, czymkolwiek. Szkołą własną, szkołą dzieci czy szkołą wnuków, zdrowiem swoich bliskich. Szkoda wymieniać. Wiemy, jak życie niesie całe spektrum powodów, które mogą spowodować troskę w nas. Wiecie, przypuszczam, że być może nie każdy ma z tym problem, że może ktoś z was czy słuchaczy, którzy będą słuchać w internecie, już jest krok dalej. Już jakby przerobił ten temat i umie odrzucić troskę. Ale być może wielu z nas wciąż się z tym zmaga. Wiecie, mam wrażenie, że troska to jest coś takiego, co się do nas tak przykleiło, że nawet tego nie zauważamy. To jest tak codzienne, tak bliskie, że tak nawet na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że nam towarzyszy. To jest jak przyjaciel każdego dnia, podczas gdy tak naprawdę jest prawdziwym wrogiem. Moi drodzy,
Ja też sobie myślałem, że ten temat jako tako mam przerobiony. I pewnego dnia, nie tak dawno, nie wiem, może około 2 tygodni, ktoś podszedł do mnie i zapytał mnie: pastorze, dlaczego jesteś taki smutny? Co cię przygniata? Uśmiechnąłem się, żeby nie być smutny, ale zacząłem myśleć nad tym, co jest. I nie trzeba było długo myśleć. Zobaczyłem, jak wiele trosk mnie przygniotło. Podczas tego w ogóle nie zauważyłem. Dlatego mówię, że to jest tak codzienne, tak bliskie nam. Dlatego chcę dzisiejszym słowem uczulić nas na to, że troska stara się nas opanować, ale musimy być odważni i czujni w tym. Zanim przejdę dalej, przeczytajmy cały ten fragment. Niech Słowo Boże przemówi. Więc jeszcze raz, fragment z 6 rozdziału Księgi Mateusza, Ewangelii Mateusza, od 25 wersetu i dalej. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. W tym krótkim wersecie, fragmencie, który przeczytałem, zaledwie kilka wersetów, trzykrotnie jest powtórzone: nie troszczcie się. Nie troszczcie się. Czym jest troska? Chciałbym, żebyśmy zobaczyli na to jakby takim spojrzeniem ze strony Boga. Czym jest troska? Jak On widzi troskę? Bo nam wydaje się czasem tak mało istotna, tak wszechobecna, tak łatwo przykleja się. Ale tak naprawdę w świetle Bożego Słowa jest grzechem. Choćby grzechem nieposłuszeństwa. Bo słuchajcie, jeśli Bóg wyraźnie mówi: nie troszcz się, a ja się troszczę, a ja się zamartwiam, to co? To nic? To jest tak obojętne? To jest nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Wielokrotnie i w tym fragmencie, i w Filipian, i w wielu innych, Pan Bóg apeluje: nie troszcz się, składaj ciężary na mnie. Jeśli ja tego nie robię, to jest nieposłuszeństwo. Moi drodzy, a Bóg zawsze zdecydowanie występował przeciwko nieposłuszeństwu. Choć nam się czasem wydaje, że to jest takie delikatne, takie mało istotne, ale w samej rzeczy nieposłuszeństwo zawsze jest czymś, przeciwko czemu Bóg występował. Zobaczcie, już nawet w raju, pierwsza kartki Biblii. Mniejsza o jakby do końca motywacje, które tam temu towarzyszyły, ale w tej warstwie praktycznej to było nieposłuszeństwo. Nie zrywaj owocu, zerwali owoc. Nieposłuszeństwo. I musieli opuścić to miejsce, a konsekwencje tego ciągną się do dziś. Można spojrzeć na Jonasza, proroka Jonasza, który wyraźnie usłyszał Boże polecenie: idź do Niniwy i zwiastuj. A Jonasz powiedział: nie, pójdę w drugą stronę. I omal nie zginął. Omal nie zginął, być może nawet wraz z całym okrętem, a potem już wewnątrz ryby sam, gdyby tam się nie opamiętał. I w końcu jeszcze dam jeden przykład króla Saula,
pierwszego króla Izraela, kiedy on otrzymał polecenie wytęp Amaleka doszczętnie. On podjął się tego, ale nie zrobił tak, jak usłyszał. Wytępił, ale niedokładnie. To, co było najładniejsze, to zachował. I wtedy padły te jakże znane słowa proroka Samuela. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą i nie będziesz królem. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak już rozszerzę, jak okultyzm. Moi drodzy, więc ponawiam to pytanie. Jeśli Biblia mówi, nie troszcz się, a ja się troszczę, to co? To nic? To nie jest takie nic. A po drugie twierdzę, że Bóg patrzy jako na naszą troskę i zamartwianie jako na grzech. To wynika z kontekstu tego 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Bo zobaczcie, ten 25 werset, którego cytowaliśmy już dwukrotnie, brzmi tak. Dlatego powiadam wam. Rozpoczyna się od słowa dlatego. Należy rozumieć więc, że to słowo jest łącznikiem między myślą poprzednią. Skoro czytamy dlatego, warto zobaczyć werset wyżej, cały kontekst. I werset wyżej, 24, mówi tak. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, albo drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się. Zobaczcie, Pan Bóg określa naszą troskę jako innego Boga, czyli jako bałwochwalstwo. Ja wielokrotnie z tego miejsca już mówiłem, że to duchowe bałwochwalstwo polega na tym, że na to pierwsze miejsce w naszym życiu coś innego wchodzi. Jeżeli Pan Bóg ustępuje z pierwszego miejsca, tego centralnego, najważniejszego miejsca w naszym życiu, w naszym sercu i cokolwiek to miejsce zajmuje, staje się bożkiem. Obojętnie, co by to nie było. I właśnie troska potrafi zająć pierwsze miejsce. Pomyślmy przez chwilkę. Jeżeli jesteś czymś naprawdę zmartwiony, jeżeli coś cię przytłoczyło, to o czym myślisz? Co jest najważniejsze dla ciebie? Co jest najczęstsze w twoich myślach, być może i rozmowach? No właśnie przedmiot tej troski. Staje na pierwszym miejscu. I Bóg patrzy na to jako na obcego Boga, który go zdetronizował ze swojego miejsca jemu przynależnego. Tak więc, moi drodzy, Pan Bóg patrzy jako na nasze zamartwianie się, naszą troskę, jako na grzech. Przejdźmy dalej. Chcę popatrzeć, czy wymienić kilka sytuacji, odpowiedzieć na pytanie, co powoduje troska. I wymienię może 6, może 7 takich punktów, co powoduje troska? Jakie są efekty zamartwiania się i troski? Oczywiście jest tego znacznie więcej, ale takich kilka podstawowych chciałem wymienić. Chciałem zobaczyć coś więcej, co powoduje troska albo stres w wyniku troski, choć generalnie wiemy, ale pisałem sobie w internet skutki stresu. Wiecie, im bardziej zacząłem to czytać, tym prędzej z tego wychodziłem, bo to przerastało. Skutki stresu są tak olbrzymie, że wręcz szkoda w ogóle to tu przytaczać. Mówię o zdrowiu fizycznym. O zdrowiu fizycznym. Stres, który jest jakby następstwem naszych zmartwień i trosk, rujnuje nasze zdrowie fizyczne. Ale w to już głębiej nie wchodzę, myślę, że to dobrze wiemy. Zobaczyłem również do encyklopedii, do słownika PWN, na hasło martwić się. I tam było napisane martwić się, pogrążać się w smutku. Od razu sobie przypomniałem to pytanie. Pastorze, dlaczego jesteś smutny? Dokładnie tak. Moi drodzy, troska wysysa, zabiera radość. Czy widzieliście już kogoś lub samych siebie, kiedy przeżywacie zmartwienie, troskę, problem, i poddajecie się temu, żebyście w tym samym momencie byli szczęśliwi, radośni,
pełni energii i chwały? Raczej nie. Troska jakby zabiera radość. Po trzecie, troska też powoduje, czy uleganie zmartwieniu troski powoduje naszą taką słabość, apatię duchową. Dlaczego? No choćby właśnie dlatego, że zabiera radość. Biblia mówi, że radość w Panu jest naszą siłą, a brak? Brakiem siły. Wiecie, kiedy my przeżywamy lub poddajemy się zamartwieniu i trosce, wtedy koncentrujemy się sami na sobie. Wtedy też jesteśmy zbyt słabi, aby ten świat mógł w nas zobaczyć coś więcej. Do czego zmierzam? Wiecie, ten świat przeżywa to samo, co my. Takie same troski, takie same kłopoty, to samo przeżywa, te same choroby. Ale on chce widzieć w nas coś innego. Świat, jeśli nasi sąsiedzi, nasi znajomi, współpracownicy, jeśli wiedzą, że jesteśmy Bożymi dziećmi, oni oczekują, że będziemy się inaczej zachowywać, że będziemy mieć tą radość, o której opowiadamy, że nie będziemy zapatrzeni tylko na swój problem. Dalej, zabiera pokój. Zobaczmy jeszcze raz na list do Filipian 4:6. Czytamy, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I następne słowa, które są efektem takiego postępowania, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Moi drodzy, jeśli w twoim życiu brak pokoju, jeżeli przeżywasz różne rozterki, różne gdzieś zawahania, jakieś wątpliwości, targany jesteś różnymi obawami, pomyśl, czy przypadkiem troska i zmartwienie cię nie przygniata. W końcu jeszcze jedno. Tak jak mówi list do Hebrajczyków 12:1, przeto i my mamy, mając obok siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Oto ciężar troski nas usidla. Zrozummy, że troska jest bronią w ręku szatana. To nie jest coś obojętnego. Ona nas ma na celu usidlić. Ja już tu kiedyś mówiłem z tego miejsca, że usidlenie, złapanie w sidła, to nie jest coś, co nie ma jakiegoś celu czy skutku. Wiecie, jak kłusownik stawia sidło czy pułapki na zwierzynę, to nie po to, żeby ją sobie pooglądać czy zdjęcia jej porobić, ale żeby ją złapać i zabić. Dokładnie ten cel sam ma szatan względem nas. I jeszcze jeden, wydaje się najważniejszy dla mnie powód. Oto troska i zmartwienie kieruje nasz wzrok duchowy na przedmiot troski. Nie na Jezusa, ale na przedmiot troski. Moi drodzy, kiedy przeżywamy jakiś ciężar, to wcale nie brakuje nam świadomości, czy nie brakuje nam wiedzy o tym, kim jest Bóg, jak wielki On jest, jak potężny jest, że może rozwiązać nasz problem. Ale cały szkopuł tkwi w tym, że nasz wzrok wtedy nie jest skierowany na Niego, na Jego Słowo, ale na przedmiot troski. I wtedy, choć my wszystko wiemy, to jednak z tego nam nic. Bo zamiast patrzeć na Boże Słowo, skupiamy się na sobie, skupiamy się na przedmiocie troski. Moi drodzy, i to jest problem, czy to jest jakby takie wyzwanie praktycznie codzienne. Dlatego, że jakże często Boże Słowo czy obietnica mówi jedno, a życie mówi zupełnie coś innego. Oto obietnica może brzmieć pięknie, ale w życiu to wygląda zupełnie inaczej. I teraz naszym zadaniem jest podjąć decyzję, na co będę patrzył. Czy na te okoliczności, czy na Boże Słowo. Może to troszeczkę rozszerzę, dając parę przykładów, abyśmy głębiej zrozumieli, o co chodzi. Zobaczmy choćby na Mojżesza. Kiedy Bóg go powoływał, tam przy gorącym krzeku, powiedział mu, Mojżeszu, uwolnisz mój lud z niewoli egipskiej. I to umownie, powiedzmy, to było Boże Słowo, to była obietnica dla niego.
I to jest coś, co Bóg wypowiedział. To jest Boże Słowo. A jak wyglądały okoliczności? No jak? No to było przecież totalnie niemożliwe. Jak jeden człowiek, Mojżesz, gdzieś tam pasący owce, mógł stanąć naprzeciw całemu imperium, jakim wówczas był Egipt? Całe imperium ze swoim wojskiem, ze swoją infrastrukturą. No jak? No Boże, jak? No pięknie to brzmi, no ale okoliczności pokazują zupełnie coś innego. Jego następca, Jozue, kiedy stanął przed murami Jerycha, usłyszał Boże Słowo, oddaję Ci to miasto. Prawda, że pięknie brzmi? Prawda, że piękna obietnica? Tyle, że nierealistyczna. Patrząc ludzkim wzrokiem, kompletnie nierealistyczna. To było miasto nie do zdobycia. Potężne mury, które by musiały być rozbite nie wiem jakimi machinami wojennymi, a oni nie dysponowali niczym. To był wędrowny lud. Więc jak? No Boże, no pięknie to brzmi, ale jak? I teraz pytanie, na co będziesz patrzył? Czy na Bożą obietnicę, czy na okoliczności? A troska ma to do siebie właśnie, że koncentruje nasze oczy nie na Bożym Słowie, nie na Bożych możliwościach, ale na naszych okolicznościach, na przedmiocie naszej troski. I jeszcze jedno w tym temacie. Przypomnijmy sobie, jak uczniowie płynęli łodzią razem z Jezusem i rozszalała się burza. Burza do tego stopnia się rozszalała, że oni widzieli, że ich życie już wisi na włosku. I budzą Pana i mówią Mu, Panie, czy nie obchodzi Cię to, że giniemy? To była tragiczna dla nich sytuacja. I kiedy Jezus wstał, uciszył burzę, kiedy zaległa cisza, oni powiedzieli i zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne? Kim więc jest ten? Kochani, gdybyśmy my mieli takie świeże objawienie, kim jest ten? Kim jest ten Bóg Wszechmogący? Jak wielką ma moc? I gdyby nasz wzrok był skierowany na Niego, to inaczej byśmy przechodzili przez wszystkie nasze doświadczenia. Moi drodzy, jakiś czas temu, też około tygodnia, dwóch wstecz, miałem bardzo trudny dzień przed sobą. Bardzo naprawdę trudny dzień mnie czekał. I moja rodzina wiedziała o tym, modlili się, wspierali mnie. I kiedy rano wszedłem do kuchni, grała jakaś tam muzyka. Ja się nie zorientowałem, że to moja córa ją specjalnie tam załączyła, pewną płytkę, przygotowała jeden utwór, jeszcze włączyła sobie tą funkcję repeat one, czyli powtórka tego utworu cały czas. Ja nie wiedząc o tym, po prostu usiadłem, zaczęliśmy rozmawiać, coś tam grało, bo z reguły gra. I dopiero chyba za może trzecim razem, jak powtórzył się ten sam utwór, dopiero złapałem, o, coś tu nie tak. Zacząłem się wsłuchiwać w tą pieśń, bo to była specjalnie pieśń, żeby dodać mi otuchy. A słowa tej pieśni brzmią tak. I chcę ją wam również zadedykować. Nie ma problemu, by on rozwiązać nie mógł. Góry wysokiej, by on przesunąć nie mógł. Burzy tak strasznej, by on uciszyć nie mógł. Smutku takiego, by on ukoić nie mógł. Skoro poniósł on na barkach swych ciężary świata, wiedz, droga siostro, wiedz, drogi bracie, że on poradzi i w twym. Moi drodzy, miejmy wzrok skierowany na tego, który poradzi sobie z każdym naszym problemem. I jeszcze jedno w tym temacie. Jeśli byśmy zobaczyli na 27 werset tego rozdziału 6 Księgi Mateusza, Ewangelii Mateusza, brzmi on tak. A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu łokieć jeden? Wiecie co? Mówi nam to o tym, że troska jest bez sensu. Że troska
kompletnie nie ma sensu. Troszcząc się i zamartwiając się, my nic nie jesteśmy konstruktywnego zrobić. Ona nam w niczym nie pomoże. Bo gdybyśmy troszcząc się coś poprawili, no to jeszcze by mogło to mieć jakiś sens. Ale nie. Czytamy, że troszcząc się my nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc jak nierozsądnie jest zamartwiać się, skoro jest tyle negatywów, a żadnego pozytywu. Zwłaszcza, że kiedy my się martwimy, to Bóg już pracuje nad tym, żeby rozwiązać nasz problem. I mógłbym wiele przykładów podawać, takich, których w czasie, kiedy my się martwimy, to Bóg już pracuje nad tym, żeby rozwiązać nasz problem. Ale posłużę się przykładem króla Dawida. Jeszcze nie był wtedy królem. Jeszcze wtedy uciekał przed Saulem. Wiemy, że Saul z powodu chorobliwej zazdrości ścigał go i ścigał przez wiele tygodni czy miesięcy, a może i dłużej. I jednego razu mieszkańcy pewnych miejscowości powiedzieli Saulowi, że donieśli Saulowi, że Dawid ukrywa się w ich okolicy. A więc Dawid przyszedł, Saul pociągnął z całym wojskiem, żeby go w końcu dopaść i złapać. I kiedy dowiedział się o tym, Dawid uszedł na pustynię, ale na pustyni przestrzeń otwarta. I jak czytamy, była tam góra. Jedna góra, za którą się schronił. Zobaczcie, jak werset, widzę, że już tam jest. To jest werset z 23 rozdziału pierwszej księgi Samuela, 26 werset. I szedł Saul po jednej stronie góry, a Dawid ze swoimi wojownikami po przeciwległej stronie góry. A gdy Dawid śpiesznie uchodził przed Saulem, Saul ze swoimi wojownikami już otaczał Dawida i jego wojowników, aby go pojmać. Przybył posłaniec do Saula z doniesieniem: przyjdź śpiesznie, gdyż Filistyńczycy wtargnęli do kraju. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Oto Dawid nie ma się gdzie już ukryć. Uciekł za górę, krąży wokół niej, a wojska Saula krążą za nim. I w końcu Saul zatrzymał, powiedział: złapiemy go w ten sposób, że rozdwoimy się. Koniec. Dawid już nie miał gdzie się ukryć. I w tym momencie, kiedy wydawało się, że już jest koniec, przychodzi posłaniec. Zobaczcie, jak Bóg to precyzyjnie zaaranżował. Ale pomyślmy, jak i o ile wcześniej Bóg zaczął swój plan ratunkowy. Dzień? Tydzień? Nie, znacznie wcześniej. Pomyślmy, najpierw musiał włożyć tą myśl w serca czy w umysły książąt filistyńskich, że napadniemy na Izraela. Później książęta musieli to rozgłosić, musiał być zaciąg wojska, musiało być wojsko zebrane, musiało być zabezpieczenie całej infrastruktury dla wojska, żywności. To przecież trwa. To przecież trwa wiele dni. Potem te wojska przekroczyły granice Izraela. W końcu ktoś z Izraelitów, zobaczywszy, co się dzieje, nie wiem, może wsiadł na jakiegoś osiołka czy konno, żeby odnaleźć króla Saula. Też do końca nie wiedząc, gdzie on jest. Kolejne dni. Zobaczcie, o ile wcześniej Pan Bóg zaczął realizować plan ratunkowy. Dawid nawet jeszcze nie wiedział, że będzie miał problem. A Bóg już rozpoczął ratunek dla niego. Moi drodzy, i tak często jest w naszym życiu, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my się martwimy, a Bóg już działa. Być może tutaj ludzie Dawida z perspektywy już tych wydarzeń mogli powiedzieć: no i po cośmy się tak martwili? Po cośmy się tak bali, skoro Bóg pośpieszył nas pomocą? Być może jest to nawet i co jakiś czas naszym słowem. Ale moi drodzy, chcę jakby przejść do tego najważniejszego punktu. Do tego, co najważniejsze. Czyli pytanie, co zrobić z troską? Co zrobić ze zmartwieniem? Otworzymy raz jeszcze, już dwukrotnie chyba cytowany fragment list Pawła do Filipian 4:6. Czytamy: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
I na chwilkę zatrzymmy się nad tym słowem. Przyjrzyjmy mu się, gdyż ono jakby składa się z dwóch oddzielnych części. Druga część mówi nam o modlitwie. Czyli po przecinku mówi tak, ale we wszystkim, w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. Ta druga część mówi o tym, że po prostu o nasze problemy, o nasze sytuacje mamy się modlić. Mamy przynosić je Bogu, oczekując odpowiedzi. Ale cały czas podkreślam, że to jest drugi krok. Coś jest wcześniej. Wcześniej jest napisane, nie troszczcie się o nic. A to jest decyzja. A to jest decyzja, którą my musimy podjąć. Nie będę się o to troszczył. Wiecie, to tak jak z przebaczeniem. Musimy podjąć decyzję, przebaczam. Nieważne są tutaj emocje. To jest decyzja. I tak samo tutaj jest decyzja. Nie będę się troszczył. Zrzucam to wszystko na Pana. Rezygnuję z tego, żeby mnie to miało obciążać. Odkładam, zrzucam to na Boga. To jest decyzja. Wiecie, znam wiele przykładów, które mówią nam o tym, że jeśli ktoś się modlił, nie zrobiwszy tego pierwszego kroku, to efekty modlitwy były marne. Przytoczę jeden tylko z nich. On gdzieś jest opisany chyba w Strumieniach na pustyni albo w jakiejś takiej książeczce. Była sytuacja, kiedy w pewnej rodzinie było dziecko chore, ciężko chore. I ten ojciec rodzice modlili się o ratunek, o uzdrowienie, ale żadna odpowiedź nie przychodziła. Było coraz gorzej i gorzej i gorzej. I trwało to dość długo. I w końcu ten zdesperowany ojciec stanął przed Panem i powiedział: koniec, nie mam już siły. Nie mam już siły, Boże, oddaję go zupełnie w Twoje ręce. Ja już nie będę jakby pozwalał się obciążać tym. Oddaję to Tobie, On jest Twój. Ja chcę być wolny, a Ty zrób z Nim, co zechcesz. I to był moment, kiedy Bóg zaczął działać i został uzdrowiony. Mógłbym więcej przytaczać przykładów, ale przypomina mi się pewien obraz. Obraz, który pewnie znacie, już go też wielokrotnie mogliśmy słyszeć. Obraz z listem. Wiecie, jeśli chcesz napisać komuś list w celu uzyskania odpowiedzi, no to piszesz list, wkładasz do kieszeni, idziesz na pocztę, list wrzucasz do skrzynki i po jakimś czasie możesz oczekiwać zwrotnej odpowiedzi. Ale wyobraźcie sobie sytuację, kiedy napiszesz list, idziesz na pocztę, masz go w ręce, ale go nie wyrzucisz, ale go trzymasz. Wracasz do domu z listem w kieszeni i czekasz na odpowiedź. Czy to jest logiczne? Nie wyrzuciłeś go, a czekasz na odpowiedź. Wiecie, i to jest poniekąd obraz tej sytuacji. Nie puściłeś swojego problemu. To może i odpowiedzią być problem. Mamy wypuścić go z rąk. Mamy wypuścić ten ciężar, tą troskę z rąk i złożyć go na Boga. Zobaczmy na pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, 5, werset 7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Wiecie, i tu jest to piękne, że my naszych trosk, naszych zmartwień nie jesteśmy wezwani do tego, żeby ich po prostu gdzieś tylko wyrzucić, zapomnieć o nich, nie wiem, mówiąc obrazowo, do kosza, bo nie wiemy, co się z nimi stanie, ale wiemy, gdzie ich mamy położyć. Na Boga. Wszelką Twoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I to jest coś pięknego, bo On jest w stanie ją rozwiązać. Jest taki, trafiłem na taki piękny przekład z Biblii angielskiej, oczywiście w tłumaczeniu tego wersetu. Wsłuchajcie się. On brzmi tak. Zrzucajcie całą swoją troskę, wszelkie wasze obawy, wszelkie wasze zmartwienia, wszelkie wasze kłopoty raz na zawsze na Niego, bo On czule troszczy się o was i ma o was wielkie staranie.
Zobaczcie, pierwsze słowo brzmi zrzucajcie. Czas ciągły, zrzucajcie. Tu nie chodzi o tą samą troskę, ale świadomość jest, że te troski będą się kumulować. Jedna, druga, trzecia i kolejne. A my mamy przyjąć takie stanowisko. Nie przyjmuję ich, zrzucam. Kiedykolwiek mnie obciąży, zrzucam. I kolejną, i kolejną, i kolejną. I pięknie to tu jest tak rozczłonkowane na elementy. Zrzucajcie całą swoją troskę. Wszelkie wasze obawy, wszelkie wasze zmartwienia, wszelkie wasze kłopoty raz na zawsze na Niego, bo On czule troszczy się o was. No dobrze, ale jeśli troski wracają, przeżywaliście już pewnie to wielokrotnie, że wieczorem składamy ją na Pana, a rano ona znowu jest. Przeczytajmy werset kolejny. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I ja odnoszę to do tego wersetu siódmego. Oto przeciwnik nas chodzi jak lew ryczący wkoło nas, żeby nam tę troskę z powrotem wepchnąć. Żeby nam z powrotem nas obciążyć. On chodzi wkoło nas i tylko czeka na to, kiedy uda się mu tą troskę, którą my już raz odrzuciliśmy, z powrotem dać. Ale Słowo Boże mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwstawcie mu się mocni wierze. Czyli jeśli troska wraca, sprzeciwstaw się jej. W imieniu Jezusa idź precz. Moi drodzy, ten werset, który moim zdaniem brzmi tak ładnie, zrzucajcie całą swoją troskę w ten przekład angielski. Świadom jestem, że nie jesteście w stanie go zapamiętać. Więc taki mały gratisik na koniec roku. Jest on wydrukowany w takiej formie zaznaczki. Z drugiej strony jest nasze logo, Betel. I możecie go sobie zabrać. Będzie na dole. Przy wyjściu tam na dole na stoisku z literaturą będzie ten wersecik. Włóżcie go sobie do Biblii albo postawcie gdzieś w domu, czy przyklejcie gdzieś w miejscu, gdzie najczęściej przebywacie, żeby on przypominał wam to, co mamy robić z naszą troską. Moi drodzy, i kończąc już, korzystając z tego, że mam mikrofon w ręku, pewnie nie będę w stanie dotrzeć do każdego z was. Chciałbym wam złożyć życzenia na ten nowy rok. Kochani, chciałbym życzyć wam wiele, wiele Bożego błogosławieństwa w tym nowym roku. Tego, abyście mogli być blisko Pana. Aby każdy dzień był wypełniony Jego obecnością z wami. Abyście mogli powiedzieć, że prawdziwie moim szczęściem być blisko Pana, jak mówi Psalm 73. I wiecie, i tak po ludzku jeszcze chciałbym dołożyć coś jeszcze. Tak od serca. Chciałbym życzyć wam, żebyście nie przeżywali sytuacji, które powodują troski. Chciałbym życzyć wam, żeby omijały was wszelkie doświadczenia. Ale wiecie co? Chyba nie mogę tego zrobić. Dlatego, że kłóciłoby się to z tym, co mówi Jakub. A Jakub mówi coś takiego. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, kiedy rozmaite próby przechodzicie. A mówiąc bardziej poważnie, wiecie, to, że przechodzimy próby, to, że przechodzimy doświadczenia, to wszystko ma swój cel. To wszystko ma swój konkretny cel. Jasne, że my chcielibyśmy od nich uciec, ale Pan Bóg doskonale wie, co robi. Tutaj dalej Jakub mówi, że te doświadczenia, te próby sprawiają wytrwałość, która prowadzi do doskonałości. Chcemy być doskonali? Każdy by chciał. Ale Boża droga jest czasem przez doświadczenia i próby. Piotr mówi, że te doświadczenia hartują naszą wiarę, by była ona cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. O tak. Przypomina mi się taki jeszcze jeden obraz, mówię to trochę spontanicznie, więc nie miałem możliwości sprawdzić, czy to jest prawda, ale słyszałem takie opowiadanie, że hodowcy karpia mają pewien sposób na to, żeby karp był smaczny. Bo podobno, że karp, mówię podobno, bo jak mówię, nie zdążyłem tego sprawdzić,
lubi przebywać sobie tam spokojnie na dnie w tym mule. I rozumiecie, że on nadsuchnie tym mułem tak, że to mięso byłoby nie do zjedzenia. I podobno, że hodowcy karpie mają taki sposób, że do tego stawu, gdzie są karpie, puszczają odpowiednią ilość drapieżnych szczupaków. Wiecie po co? Żeby karp nie mógł sobie spokojnie leżeć. Żeby karp był goniony przez te szczupaki. I wtedy on nie może siedzieć w tym mule. On musi pływać. Jego mięśnie pracują, przez to jego mięso jest o odpowiedniej konsystencji. Nie nacuchnie tym mułem, bo musi ciągle uciekać. Może nie ciągle, ale co jakiś czas. Bo oczywiście odpowiednia proporcja jest. Jeśli ten obraz jest prawdziwy, to daje nam to coś do myślenia. Wiecie, nie jeden szczupak za nami latał w zeszłym roku, prawda? Ale nasz Pan wie dlaczego. Ale nasz Bóg wie dlaczego. Bo chce, abyśmy byli doskonali. Dlatego, moi drodzy, muszę zmodyfikować to. Muszę nie życzyć wam tak, jak rozpocząłem, ale chciałbym życzyć wam i sobie tego, abyśmy w tym nowym roku umieli przyjąć to, co Pan dla nas zaplanował. Bo On doskonale wie, co potrzebujemy. On doskonale wie, czy potrzebujemy, żebyśmy przechodzili przez życie bez trosk, bez problemów, jak po zielonej łące. Jeśli tak nas będzie prowadził, to chwała Mu za to. A jeśli nas będzie prowadził dolinią cienia doświadczeń, to też powiemy chwała Mu za to? Amen. Też powiedzmy to chwała Mu za to, bo On ma w tym swój cel. Dlatego, moi drodzy, kończąc, życzę wam i sobie tego, abyśmy przez ten rok przechodząc, jeśli przyjdzie nam przeżywać doświadczenia, abyśmy nie pozwolili troskom i zmartwieniom się przydusić. Abyśmy byli czujni, bo tak jak wam na wstępie powiedziałem, ja nawet nie byłem świadomy tego, że troski mnie obciążyły. Dlatego życzę wam, abyśmy tak czy inaczej, jakkolwiek Bóg nas poprowadzi, abyśmy umieli nasze troski, nasze zmartwienia składać na Pana.